Kolejny dzień słuchamy Słowa Bożego, które jest Słowem o jedności. I to Słowo jest nie tylko piękne, to Słowo jest też niesłychanie konkretne. No jest takie, jak mówi o nim Nowy Testament, że nas przenika do rozdzielenia kości i szpiku. To jest Słowo, które od nas wymaga decyzji, opowiedzenia się za Nim. Słowo, które mówi o jedności w sposób bardzo konkretny. Z dzisiejszego słowa chciałem właściwie wybrać jedno zdanie, które jest wprost na ten temat, który nas gromadzi od przeszło tygodnia. To jest zdanie Jezusowej modlitwy zapisanej w 17 rozdziale Jana, jak mówimy, modlitwy arcykapłańskiej. Jezus modli się tak. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno jak my. Gdybyśmy byli jedno, potrzebujemy być zachowani w imieniu Boga, które zostało dane Jezusowi. Nieco wcześniej Jezus mówi, objawiłem Twoje imię ludziom, których mi powierzyłeś na świecie. Nieraz mnie to słowo intrygowało. Co znaczy, że Jezus objawił imię Boga? Każdy z nas wie, że to imię jest objawione znacznie wcześniej. Że otwieramy Torę, otwieramy Księgę Wyjścia, jest objawione imię Boga. Jakie imię Boga objawił Jezus? Jezus objawia imię Boga, które brzmi Ojciec. Ojciec. Abba. Abba jest wyjątkowym imieniem Boga. Nie znajdziemy go nigdzie w Starym Testamencie. Owszem, w Starym Testamencie pada określenie Boga jako Ojca, ale nigdy jako Abba. Abba znaczy kochany ojciec, znaczy tato. Nikt nie ma odwagi w Starym Testamencie tak modlić się do Boga. A to jest to imię, które objawia nam Jezus. I w tym imieniu Boga, które zostało dane Jezusowi, mamy być zachowani, jeśli mamy być jedno. Co to znaczy być zachowanym w tym imieniu, które brzmi Abba, tato, kochany ojcze, kochany tato? No, to znaczy tyle, co zachować w sobie postawę dziecka. Trwać w relacji dziecięcej do Boga. I to właśnie w takiej relacji dziecięcej, takiej rzeczywiście intymnej, nie takiego dorosłego syna własnego ojca, że zawsze mówię mu ojciec, tylko mówię tato. Ktoś jeszcze to pamięta? Ja do swojego taty mówię dziadku. Kropne. Ale czasami jednak jeszcze powiem mu tato. Trwać w relacji dziecięcej z Bogiem. To się na pewno rozpisuje na bardzo wiele konkretów, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa. Na dwie bardzo konkretne postawy. Kiedy jesteśmy zachowywani w tej postawie dziecięcej. Po pierwsze wtedy, kiedy naszą relację z Bogiem widzimy przede wszystkim jako relację nieustannego obdarowania. Pamiętam, jak mój brat doczekał się syna i wszyscy czekali w domu, jakie będzie pierwsze słowo, które ten młody mężczyzna powie.
Różne były oczekiwania. Niektórzy chcieli mama, niektórzy chcieli tata, ale to pierwsze słowo, którego on się nauczył, to było słowo daj. I ja myślę, że to jest jednak dość powszechne doświadczenie dziecięce. Dziecko mówi daj. Dorosły nic z tego nie rozumie. Dorosły wie, że nic nie dają, niczego w życiu nie dają za darmo. Nie? Dorosły musi zarobić, dorosły musi zapracować. Jak się nie da zarobić i zapracować, to weźmie kredyt, zapożyczy, ale wie, że niczego nie dostanie za darmo. A dziecko bierze za darmo. Dziecko idzie z ojcem koło sklepu, mówi tato, daj. Tata musi właśnie wyjąć pieniądze ze ściany, nie? I dać. To jest ogromnie ważne, zachować taką postawę swoją względem Boga, żeby miał w sobie świadomość nieustannego obdarowania, żeby miał w sobie świadomość łaski, którą jest spotkanie z Bogiem i żebym nie miał w sobie takiej postawy właśnie dorosłego, który wszystko musi kupić, za wszystko musi zapłacić. To jest niesłychane nieszczęście człowieka, który chce z Bogiem w taki sposób się rachować, nie? Z Bogiem mieć otwarty rachunek i płacić za wszystko. Tego się nie da zrobić, my dobrze wiemy, ale nieraz człowiek robi wszystko, żeby nie mieć długu wobec Boga. Tak? Mam wyrównane z Nim rachunki, nie jestem na czysto. Nieprawda, nigdy nie jesteśmy z Bogiem na czysto. Ale być dzieckiem, trwać w tym imieniu Boga, jakie zostało objawione przez Jezusa Chrystusa. Trwać w tym imieniu, to znaczy mieć świadomość obdarowania. Mieć świadomość tego, że dostaję, otrzymuję. Właśnie nie zarabiam, nie zapracowałem. To nie jest tak, że mi się należy, bo zarobiłem. I drugi konkret, myślę, ważny, gdy chodzi o to trwanie w dzieciństwie, w relacji do Boga, jest najtrafniej opisany zdaniem świętego Pawła w liście do Galatów, 4:7, jak Paweł mówi, nie jesteś niewolnikiem, tylko jesteś synem. Znaczy, jeśli jestem w relacji dziecięcej do Boga, to nie podchodzę do Niego jak niewolnik do satrapy. Nawet wtedy, kiedy mówię o swoim posłuszeństwie Bogu, jesteśmy posłuszni swoim rodzicom. Nie? Jesteśmy posłuszni, dajemy prawo swoim rodzicom, nawet jak jesteśmy daleko dorośli, dajemy im prawo, żeby mogli nam zwrócić uwagę, żeby nam mogli powiedzieć, rób tak, tego nie rób. Ale posłuszeństwo, które okazujemy ojcu, czy okazujemy matce, ma zupełnie inny charakter niż to posłuszeństwo okazywane jakiejkolwiek innej władzy. Nie jesteś niewolnikiem, jesteś synem. Relacja dziecięca wobec Boga. Wracamy do tekstu Jezusa. Jezus mówi, że jeśli będziemy zachowani, jeśli będziemy trwać w tym imieniu Boga, które brzmi Abba, Tato, to będziemy jedno między sobą. Tego może nie widać od razu w takiej pierwszej chwili, ale jest historia, którą... Patrzę na biskupa Jana, bo on kocha historię. Jest historia, którą opowiedział Jezus. Więc dzisiaj nie będzie bajki. Jest historia, którą powiedział Jezus i wszyscy ją świetnie znamy. Jest zapisana w 15 rozdziale Łukasza. Historia o ojcu, który ma dwóch synów. I nie wiadomo właściwie, dla jakich powodów nazwano tę historię przypowieścią o synu marnotrawnym. Kiedy wiadomo, że tak naprawdę ojciec ma problem z obydwoma synami. I chyba z tym, który nie jest zwykle nazywany marnotrawnym, ma większy problem niż z tym młodszym, który narozrabiał, naszalał, poszedł z domu. Ten drugi nie poszedł, może szkoda.
Może szkoda. W każdym razie oni mają problem nie tylko z ojcem, oni mają też problem między sobą. To właśnie to, że kiedy zrywają relacje między sobą a ojcem, okazuje się, że też nie mają żadnej relacji między sobą. Że ostatnie pytanie tej przypowieści to jest, czy oni się spotkają przy stole, który ojciec zastawił. Ojciec przygotował ucztę. Młodszy wszedł na tę ucztę. Znaczy starszy wejdzie. Nie jest powiedziane. Ale zobaczcie, że właśnie jeden i drugi nie traktuje ojca jak ojca. Oni mają kłopot. Nie, żaden z nich nie trwa w tym imieniu, w którym jest tata. Żaden z nich. Ani jeden, ani drugi. Ten młody wraca, mówi, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednym ze swoich najemników. On jest przekonany, że ta część jego życia, kiedy żył w synowskiej relacji do swojego ojca, ta część jest zamknięta. On ją zamknął swoim grzechem. To nie jest już do, to nie jest już do naprawienia. Takie jest jego przekonanie. On nie ma prawa wejść do domu, nie ma prawa siedzieć przy stole. Skończyło się dla niego i relacja z ojcem, i relacja z bratem. Wszystko, czego chcę, to jest, będę dla ciebie najemnikiem, daj mi coś jeść w zamian. Szczęście tego młodego człowieka polega na tym, że jego tata przekonuje do jego synowskiej godności. I dlatego wchodzi na tę wieczerzę, którą ojciec przygotował. Bierze od ojca pierścień na palec, bierze suknię, pierwszą suknię, bierze, wkłada sandały na nogi, wchodzi na ucztę, został znaleziony przez ojca. To jest tak niesamowite, to myślę wiele razy każdy z nas przeżywał, ale to jest taka prawda, że jak my próbujemy się z Bogiem umówić na jakąkolwiek inną relację, to On się na to nie godzi. Bóg się nigdy nie zgodzi na taką relację z nami, żebym ja był dla Niego najemnikiem. Bóg się na to nie zgodzi. Ten Bóg, który jest objawiony w Jezusie Chrystusie, ma na imię Abba. Można z Nim być tylko w tej relacji, nie można być inaczej. W każdym razie to, że ten młody człowiek daje się przekonać, nie, że grzech, tak, prawda. Odszedłeś bardzo daleko. Nie masz prawa. Nie, zgoda. Ale ja cię kocham. Przyjmij swoją godność synowską jeszcze raz jako dar ode mnie. I wejdź na tę ucztę. I on wchodzi, i on jest na nowo synem swojego ojca, jest gotowy być bratem dla swojego brata. Kłopot ma ten drugi. Też nie trwa w relacji synowskiej do ojca. On nie trwa w imieniu, które zostało objawione, nie, w imieniu tata. Nie trwa. Jak przychodzi i mówi, tyle lat ci służę. Tam jest takie greckie słowo duleo, od dulos, niewolnik. Właściwie można by chyba tak przetłumaczyć, że tyle lat ci niewolniczo służę. Nigdy nie dostałem nawet koźlęcia, żeby się zabawić z przyjaciółmi. A ten twój syn, to jest właśnie to. Nie? Przestał ojca traktować jako ojca i jest zerwana jego relacja z bratem. Ten twój syn roztrwonił twój majątek z nierządnicami. To jest ten moment krytyczny, kiedy on przestaje ojca traktować jako ojca, a właśnie staje się niewolnikiem Pana. I pęka relacja między nim a bratem. Także to, co Jezus mówi, jak się modli w tej modlitwie arcykapłańskiej, jest niesłychanie istotne. To znaczy, jeśli
Jeśli Bóg nas zachowa w tym imieniu swoim, które zostało objawione w Jezusie, jeśli On nas utrzyma w tej relacji naszej, dziecięcej do Niego, jeśli nas utrzyma w tej relacji, to my będziemy nawzajem jedno. Oczywiście pytanie, które się tu pojawia ostatnie, na dzisiaj już chcę lądować, to jest, jak to się dzieje, że Bóg nas w tej relacji utrzymuje. Bo Jezus nie mówi do apostołów, macie trwać, zróbcie wszystko, żebyście byli w tej relacji. Jezus się modli do Ojca, zachowaj ich w tym imieniu. To jest działanie Ojca. Czyli w jaki sposób Ojciec działa tak, żeby nas zachować w tej relacji dziecięcej do siebie. Działa mocą Ducha. Wiem, że kiedy nie umiemy się modlić, to Duch w nas modli się, mówi Abba. Abba. To jest działanie Ducha. Te wszystkie kościoły są tu akurat bardzo wyczulone. Nie? To jest ten gest, będzie na koniec tego naszego spotkania, tej liturgii, modlitwy, gest wyciągniętej ręki. Tyle razy posługujemy się tym gestem w naszych kościołach. Ten gest przekazywania Ducha Świętego. Przepiękny znak. Gdy papież senior Benedykt XVI tłumaczył ten gest, ja pamiętam, jak to słyszałem, byłem mu tak wdzięczny, bo w seminarium nikt nam tego nie wytłumaczył. Potem jest taki efekt, że księża nie wiedzą, tak trzymać tę rękę, czy tak, może jakby się dało to w ten sposób. Tak, tak. To jest gest przywoływania Ducha Świętego. Co ten gest sprawia? Że jesteś dzieckiem pod ręką Boga. Że jesteś dzieckiem pod ręką Boga. To jest to, co Duch w nas sprawia, że jesteś dzieckiem. To jest... Zapamiętałem to bardzo dobrze, dlatego że akurat w tym samym dniu, w którym Benedykt to mówił na swojej katechezie, to ja potem miałem liturgię dla takiej wspólnoty. Jeden z rodziców, z ojców miał na kolanach swoją małą córkę, która cudnie zasnęła na tej mszy, także dlatego, że ja mówiłem tak, jak mówiłem, poszła spać. Ale właśnie on jej położył rękę tak na głowie i ona tak cudnie spała pod tą ręką taty, wiedząc, że jest bezpieczna, że nic lepszego się jej nie mogło wydarzyć, jak być pod tą ręką położoną jej na głowie. To jest działanie Ducha Świętego w nas, byśmy poczuli tę dłoń Boga na sobie, dłoń taty i żebyśmy odnaleźli w sobie dziecięstwo względem Boga. Tam, gdzie Duch działa, tam my jesteśmy utrzymywani właśnie w tym imieniu Boga objawionym przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w relacji dziecięcej. Właśnie jesteśmy nastawieni na ciągłe obdarowywanie przez Boga, a nie kupczenie, nie handlowanie z Nim. Jesteśmy nastawieni na relację synowską, a nie niewolniczą. I to odniesienie do Boga zmienia nasze wzajemne relacje. I wtedy jesteśmy jedno, tak jak Jezus to opisał w tej modlitwie. Ojcze, zachowaj ich w tym imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno. Więc to nie jest tak, że my mamy się teraz zacząć zamartwiać, jak to mamy zrobić. I to nie jest tak, że teraz każdy ma z nas zakasać rękawy i powiedzieć, ja to zrobię, ja będę trwał w takiej relacji do Boga. Za to to jest tak, że potrzebujemy w sobie takiego absolutnego nastawienia na te wszystkie miejsca, na te wszystkie przestrzenie, gdzie działa Duch Święty. Bo to jest Jego dzieło w nas. To dziecięctwo, które się nie wstydzi mówić do Boga Tato. To jest działanie Ducha Świętego. I my całe nasze pragnienia, całe nasze dążenia jest nie przegapić żadnego z tych momentów, gdzie Duch z nas czyni dzieci Boże. Amen.